Siemka, w dzisiejszym odcinku jest to filmik informacyjny o kanale i oraz o hodowli też można powiedzieć, ale większość o kanale, więc wchodzimy sobie tu do kurczarni, bo wieje na dworze i na to nie patrzcie, ponieważ tutaj te całe odchody kapią i to tutaj zlatuje. Muszę taką rynę, jak znowu to coś muszę z tym zrobić. No i informacja o kanale to tak, sorry, że nie było filmów, ale tak jak mówiłem o ostatnim filmiku, że mam wyjazd, no i dopiero wczoraj przyjechałem, ale też już mi się nie chciało nic nagrywać. Jest godzina około 13, dopiero ten film dostaniecie. No nie wiem, koło 16 jeszcze muszę zaraz królikom sprzątać klatki, bo soboty nie sprzątałem, bo mnie nie było, a no, trzeba trochę posprzątać, nie wiem, czy im będę sprzątał, zobaczymy. No i napiszcie, bo ma fajny pomysł na serię, ale więcej dowiecie się no na filmikach takich innych, bo seria naprawdę przyszła mi do głowy przypadkiem i wy też możecie pisać swoje serie, jakbyście chcieli prowadzić na mój kanał, bo ja już mam jedną, dość fajną. No i to tyle. Teraz filmy, mam nadzieję, że się pojawi ten film dzisiaj, następny jutro nagram, wtorek, środa. Będę teraz tak nagrywał, mam nadzieję, że mi się wszystko uda. I dzisiaj znalazłem, znaczy mam taki regał, takie, o tak, tak, taki regał metalowy. Mam zamiar z tego robić klatkę, bo tamtą, co, jakby wam to powiedzieć, no, tą, co miał być film taki z drewna, mam z drewna ten, gdzieś taką klatkę piętrową, nie, taką, tylko muszę ją obić deskami, ale jak będę robił też drugą, trzykomorową, to od razu przywiozę płytę USB, bo z tego, co chyba wiem, to jadę w wtorek albo w poniedziałek po płyty, bo też tam daleko to ode mnie nie jest, a przy okazji kupię. Zaraz wam coś pokażę, bo samice chyba zaczęły robić, nie wiem, czy gniazdo, czy to wygląda na gniazdo, ale w rogu jest słoma. Teraz sobie też to tak bardziej zobaczę, bo nie miałem wtedy latarki ani nic. No, zobaczcie sobie, jak to tak wygląda w sumie. No co, soma jest tam i ona tam w ogóle nic nie chodzi, a nic. Teraz ona jeszcze mi telefon zaraz porwie to. No i ta, jak widać, no gniazdo zrobiła, no. Jest sobie puch nadarty. Nadarty? Okej, nie wiem, rano byłem, to wcale tego nie widziałem. Naprawdę, nie widziałem tego, bo rano przyszłem, mówię, no nie, no one się nie okocą, no bo ani gniazda, ani nic nie robiła. No a w sumie termin jest na jutro. No, jak się ta jutro nie okoci, to czekam do piątku. No ale coś tam robi. Ta też w rogu. Myślę, że dzisiaj w nocy powinna się okocić i zobaczymy, jakie młode będą, więc na w najbliższych dniach możecie, będzie jakiś film na pewno z wykotu. No, cieszę się, że ten wykot będzie, ponieważ no, nie chcę znów młodych kupować, ja chcę mieć swoje. No i na pewno kilka tych młodych zostawię, jak na pewno jak jakieś będą. A kilka pójdzie na sprzedaż. Mam kilku takich hodowców, co już ode mnie by chcieli. Mam innego hodowcę, co by się zamienił. On chce dwa młode za samicę barana niebieską srokacz. Wy zapiszcie, co o tym sądzicie. Bo też hodowca, no, też baranów, też ma taką kluczenie prawie jak ja, tylko ma całą klatkę tak na ścianie. Nie, niedaleko mnie. Jezu, on już wypił wodę, dopiero mu dzisiaj nalałem. Pelusz jest, on nie wiem, co mu ostatnio odbija. On jest strasznie agresywny. Wsypuję mu dzisiaj jedzenie, z dumnie zaatakował. Kubek miał już cały pogryz. No, nie wiem, co się z nim dzieje. Ale też chyba na długo mnie nie zostanie, ponieważ no, będę miał już żelaziste te od tej samicy. Na pewno jakieś żelaziste będą. A no, chcę go sprzedać, ponieważ
Chcę jeszcze kupić sobie dwie samiczki, jedną białą, żeby do niebieskiego dopuścić. I niebieską srokacz chcę. I jeszcze ktoś ostatnio pod moim filmikiem napisał, czemu trzymam rudego, a nie kupię do niego samiczki. Trzymam rudego, ponieważ dlatego, że od niego prawie zacząłem całą hodowlę, a nie chcę go sprzedać nic, ponieważ niech u mnie już zostanie. On już jest, no nie, ma swoje lata, już nie jest stary, więc wątpię, żeby go ktoś chciał. A od niego cała moja tutaj hodowla się zaczęła. Długo, dużo już z nim przeżyłem w hodowli, więc może jakąś samiczkę kupię, ale na pewno nie za jakąś dużą cenę, za jakąś małą cenę kupię. Ale to na pewno jak już klatkę zrobię, to wtedy może coś pomyślę. Tam też już wody nie ma, wody mam coś tutaj w konewce. Jest, można. No to ta zrobiła gniazdo, bardzo się cieszę z tego. No, młodych nie ma jeszcze. Tak patrzę, bo się nic nie rusza. A ty, ta królewna, no nie wiem, ona, no ona chyba też będzie robić. No, zostały dopuszczone, nie. Ta została dopuszczona rano, a ta wieczorem. Ta trzy razy ją pokrył, a ją dwa. No bo ponieważ nie miałem, tak wiecie, miałem problemy, ale udało się ją zakocić. No i myślę, że okoci się, bo ona naprawdę wykoty to ona dawała ładne. I ona jest taka biało-brązowa, tak brązowa srokacz. I myślę, że jak z tym żelazistym będzie jeszcze lepsza barwa. Myślę, że jakieś młode będą brązowe, bo na brązowe też będę miał kupców już. Już tak mam wszystko prawie tutaj porobione. Jutro na pewno rano tu przyjdę do hodowli, bo rano zazwyczaj data przychodzi, ale zazwyczaj jak ja mam wykoty, to rano przychodzę. W ogóle sorry, że tak częste kamerą, ale jestem w samej bluzie i mi zimno. No a na dworze no słońce, tak można powiedzieć, że świeci. Troszkę coś tutaj, a nie wiem czy zobaczycie, bo tutaj takie... trochę zobaczycie, tam z pies, szyby takie inne. No i te już chyba tylko obarnię i wyrzucę gdzieś dotąd, tak trochę te z grubsza zbiorę, a te już na pewno, no też może tutaj. Bo poślili mi wczoraj słomy, to ta całą słomę przyniosła tam, no a tej poślili, to też już tą słomę tam dała, no. No to jak ona już robi gniazdo, to myślę, chociaż żeby jedna się okociła, żeby przynajmniej miała trzy młode, to już będę zadowolony, ale... Jak będzie więcej młodych, to na pewno też będę zadowolony. Dobra, zamykamy. Pytałem ostatnio was pod filmem, czy chcecie, żebym nagrał film z mojego pokoju i w ogóle mój komputer, co tam wszystko robię, montuję te filmy. I dużo osób napisało, że chcecie, że chcą, więc postanowiłem, że jak skończę remont pokoju, od razu zabieram się i... Nagram jakiś filmik, wszystko wam pokażę w moim pokoju, jak to wygląda. Już może, bo mam na razie monitor, nie, 20 cali i go zmieniam. Więc też może jakieś otwieranie paczki będzie. No i też niedługo kamera zamawiam za jakieś, że 28, za tydzień powiedziałem, chyba kamerę zamawiam, bo sobotę mam z tego... Chwila, zaraz zobaczymy. Nie, jutro jest, dzisiaj jest 26, jutro 8, pierwszy. Mam tak, urodziny mam za poniedziałek, za tydzień. No, czyli dobrze chyba powiedziałem. Albo nie, albo za dwa. Chyba za dwa tygodnie mam dopiero urodziny, bo ja mam 6. No i też... Wracamy na konkurs. Przyszły do mnie kolejne dwie w piątek. Wczoraj je pootwierałem. I wybór będzie ciężki. Kto jeszcze nie jest w pracy, w opisie będziecie mieć linka na do mojego Facebooka. Piszcie, ja wam wyślę cały ten adres mój. I jeszcze z live'ami, ze streamami, bo też dużo osób pyta, czemu nie robię. Miałem tydzień temu zrobić, ale jakoś nie zrobiłem. No dzisiaj też nie zrobię, bo
Robiłbym tylko na jednym kompie, ale tam bym musiał cały ten program OBS ściągnąć. Jedynie jakbym live'a z widzami robił na YouTube live'ie, nie przez OBS-a, tylko przez YouTube. Ale to też się muszę zastanowić, ale to live też taki krótki, 30-minutowy, bo dłuższy będzie, na pewno dłuższy będzie. Myślę, że też jakoś w poniedzieli, bo też kamerkę kupuję już do komputera, więc też będziecie mnie na live'ach widzieć. Też już jest ok. No i dobra, to już będzie tyle w tym odcinku, więc łapkujcie, trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się te samice okociły, żeby wykład był idealny, żeby było co nagrywać. No i to tyle. Trzymajcie się, cześć. Piona.